Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich, którzy zechcieli przybyć na trzecią sesję Rady Gminy Krzywów. Wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali Państwo porządek dzisiejszej sesji. Ja tylko stwierdzę, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym można podejmować prawomocne uchwały. Pani Przewodnicząca, sesja czyszcząca, co to znaczy? Takie określenie padło na dzisiejszej sesji. Dotyczyło to wprowadzenia wszystkich ostatnich kosmetycznych już poprawek dotyczących budżetu za rok 2014. Wszystko cokolwiek trzeba byłoby jeszcze ująć, zapisać w budżecie, przenieść między paragrafami. Takie uprawnienia ma tylko Rada. W związku z tym takie rzeczy odbywają się na ostatniej sesji roku budżetowego 2014. Zazwyczaj jeszcze w grudniu samorządy ustalają budżet na przyszły rok. Radni jeszcze nie podjęli się prac nad przyjęciem budżetu na 2015. No nie, dlatego że ten rok jest wyjątkowy i dopiero 1 grudnia radni złożyli przysięgę, że są radnymi gminy Krzymów i stąd formalnie mogli dopiero być wtajemniczeni, jeśli chodzi o sprawy dotyczące budżetu gminy na rok 2015. No takie decyzje nie mogą być podejmowane chaotycznie. Chaotycznie muszą być wypracowane, przeanalizowane i w związku z tym, że to już tylko niespełna miesiąc dzielił nas od zakończenia roku 2014. Prace nad budżetem na rok 2015 mogą być przedłużone do końca stycznia roku 2015. Tak będzie też w tej kadencji i w tym roku. Już w pierwszym tygodniu albo na początku drugiego tygodnia stycznia radni będą analizowali w komisjach proponowany projekt budżetu na rok 2015. A na trzeciej sesji podejmowali Państwo radni również decyzje związane z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. I narkomanii, tak. Jest to również takie cykliczne działanie. Co roku Rada Gminy musi przyjąć program Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wraz z całym preliminarzem, ponieważ w każdej gminie, tak również w gminie Krzymów, znajdują się środki, które pochodzą z koncesji, ze sprzedaży napojów alkoholowych i takie środki są, to środki znaczone, właściwie takie były do tamtego roku i musiały być wydatkowane tylko na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Taki program został również przyjęty na dzisiejszej sesji. Podjęliście również uchwałę w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tak, to też jest taki obligatoryjna konieczność, taki właściwie narzucone na gminę, gdzie środki, które planuje się przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi, muszą być ujęte w takim planie współpracy. I taki program przyjęliśmy. Na ten rok szacowana została kwota w wysokości 98 tysięcy złotych na działalność związaną z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Oczywiście, jak zostało to zaznaczone w tym programie, kwota ta nie jest sztywna, może być elastyczna, może się ona zmieniać w zależności od potrzeb. Przy okazji głosowaniem nad zmianami w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pojawiła się sugestia, czy nie wystąpić z tego związku. Tak, z takimi pytaniami zwracają się radni i minionej kadencji, jak również i tej, czy opłacalne jest dla gminy właściwie współuczestniczenie, trwanie w takim związku. No jednakże no, trzeba mieć zapewnioną alternatywę. Jeśli wystąpimy z takiego związku międzygminnego, czy jesteśmy należycie przygotowani do tego, żeby podjąć tą pracę samoistnie jako organizacja gminna. Coraz silniej mówi się o tym, że musimy się dobrze przygotować i myśleć o tym, żeby wystąpić z tego związku międzygminnego. Pewnie trzeba będzie rozważać powołanie spółki.
która przejmie sprawy związane z gospodarką komunalną. A była robiona analiza finansowa, czy dla budżetu gminy bardziej opłacalne będzie powoływanie spółki, czy jednak pozostanie w związku? Przyznam, że w poprzedniej kadencji były to tylko hasła, a to tylko dlatego, że trwaliśmy w tym związku, ponieważ dało to nam jako gminie możliwość odpisania VAT-u na prowadzoną inwestycję związaną z kanalizacją w miejscowości Brzeźno i okolicach. Dała to nam możliwość odpisania 3 milionów złotych, wobec tego no, byliśmy w tym związku, aczkolwiek coraz częściej mówimy o tym, żeby na poważnie zastanowić się nad wyjściem z tego związku międzygminnego i przygotować własną alternatywę. Pani Przewodnicząca, wiele osób zauważyło, że dzisiejsza sesja przebiegła niezwykle sprawnie. Tak, postanowiliśmy jakby zmienić przebieg sesji. Najpierw na sesji będziemy akceptować bądź nie proponowane projekty uchwał, a jednym z ostatnich punktów będzie sprawa interpelacji i wniosków radnych, jak również zaproszonych gości czy sołtysów, bo jednak Rada jest ciałem uchwałodawczym, w związku z tym uważamy, że najważniejszą rzeczą jest podjęcie uchwał. A oczywiście, tak jak zawsze, zanim uczestniczyliśmy w sesji, odbyły się posiedzenia komisji, na których szczegółowo pani skarbnik omówiła projekty uchwał, radni mogli zadawać dodatkowe pytania. Wobec tego no, materiały przedstawione na sesji są już czystą formalnością jakby dla radnych. Szanowni Państwo, dzisiaj byłem w Banku Żywności. Banku Żywności w Koninie i pani dyrektor przekazała, tam mam za drzwiami, zaraz przyniosę, 2 woreczki jabłek. Mówi, że to jako symbol, czy jako zapowiedź współpracy Urzędu Gminy, Rady Gminy z Bankiem Żywności w Koninie. Byłem tam, bo jak co roku tak i lato straż, koło motocyklowe, harcerstwo, szkoła, a przede wszystkim społeczeństwo wspomagało ludzi, tych najbardziej potrzebujących, pokrzywdzonych przez los. Dzisiaj też rozwoziłem po Brzeźnie paczki, mam jeszcze do rozwierzenia na szczepidło, na brzeźnińskie chorendry i właśnie ta pani dała te jajka, aby powiedzieć i tak jak gdyby zaprosić do współpracy. Mówi, że gminy, które współpracują z Bankiem Żywności, takich jabłek otrzymywały po całym tirze. Więc jestem zobowiązany, aby to naprawdę przekazać. Jak wiemy, zbliżają się święta, jest to okres składania sobie życzeń, wzajemnych jakichś uścisków, wyrażania jak najlepszych życzeń. Ja również chciałem te życzenia tutaj wszystkim złożyć. Oby te święta były naprawdę szczęśliwe, spokojne, w gronie rodzinnym, by każdemu się spełniły pragnienia, marzenia, oby nie było tak, jak słyszymy, że mimo wszystko gdzieś tam giną dzieci z rąk jakichś separatystów czy innych, ale i u nas z rąk dzieci giną rodzice. Oby naprawdę ta miłość była w naszych sercach, oby to wszystko spełniły, mówię się, najskrytsze pragnienia, marzenia. Pozwólcie, że zakończę słowami kolędy. Podnieś rękę, Boże Dziecię, pobłogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Niech to ta maleńka dziecina, niech również pomaga każdemu z nas, bo tak jak i wam, tak i mnie i każdemu innemu, potrzebna jest wzajemna miłość, szacunek i uznanie. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże. Trzecia sesja zakończyła się wspólnymi świątecznymi życzeniami i dzieleniem się opłatki. Tak, jestem przekonana, że klimat, w jakim jesteśmy i ta rzeczywistość, to również, to zależy od nas. I to, jak nam jest, czy jest nam dobrze, czy jest nam gorzej, to w części od nas zależy. Wobec tego zdecydowaliśmy i radni również byli zdania, żebyśmy tak jak to jest zawsze, żebyśmy się rozeszli w świątecznej, radosnej atmosferze, zakończyli obrady
wspólnym opłatkiem i wspólnym śpiewaniem kolęd. Myślę, że to dało nam taki pozytywny obraz i naszej Rady, i pozytywną zapowiedź dalszego działania. Nam się objawił.